Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Elżbieta Goryńska-Goldman i chciałabym dzisiaj przybliżyć Państwu problematykę zachowań zrównoważonych jako podstawę segmentacji konsumentów na rynku. W życiu codziennym zajmuję się badaniami na temat zachowań konsumentów, na temat przemian, które obserwujemy na rynku żywności, na temat reakcji przedsiębiorstw na te zmiany w kontekście właśnie zmieniającego się konsumenta żywności. Wybór tematu, który przygotowałam na dzisiejsze spotkanie, kwestia zrównoważonej konsumpcji żywności, o tym za chwileczkę, ale może tutaj kwestia zrównoważonych zachowań jako podstawy segmentacji konsumentów, wynika z potrzeby zmian. Zmian, które będę chciała przynajmniej zasygnalizować w trakcie dzisiejszego spotkania. Zmian, nad którymi prowadzimy, czy w obrębie których prowadzimy badania na Wydziale i Uniwersytecie, w którym obecnie w murach, którego mamy przyjemność Państwa gościć za pośrednictwem właśnie tutaj elektronicznych mediów, mianowicie na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zagadnienie to oparte będzie na wynikach badań prowadzonych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a dokładniej wokół będziemy skupiać się zagadnień dotyczących rynków żywnościowych. Rynki żywnościowe to w zasadzie jeden z obszarów, który bardziej uwypukliliśmy w problematyce swoich prowadzonych badań. Mianowicie kilka lat temu powołaliśmy taki projekt razem z Uniwersytetem Ekonomicznym, wokół którego skupiamy różnego rodzaju inicjatywy. Jedną z inicjatyw są konferencje organizowane cyklicznie już w wymiarze międzynarodowym, które mają przybliżyć, byśmy chcieli, graczy rynkowych, zarówno przedstawicieli nauki, jak i wszystkich innych aktorów gry rynkowej. Mam tu na myśli producentów, przetwórców, handlowców, różnego rodzaju organizacje skupione wokół problematyki rynków żywnościowych. Jak tutaj Państwo widzicie na załączonym slajdzie, zrównoważona konsumpcja była również w 2014 roku podejmowanym przez nas zagadnieniem w ramach cyklicznych konferencji. Z racji własnych zainteresowań kontynuuję właśnie badania w obrębie tej problematyki, dlatego dzisiaj również wokół zrównoważonej konsumpcji. Zagadnienie to dzisiejsze zaprezentuję może w takim układzie czterech zagadnień, troszeczkę o wyzwaniach, później zastanowimy się, czy pochylimy się nad tym, jakiego rodzaju badania i na czym koncentruje się, byśmy powiedzieli, nauka w obrębie zrównoważonej konsumpcji, w kwestii segmentacji też rynku, jak i konsumentów. Następnie pokażę wstępne wyniki badań, które zasygnalizują, jakiego rodzaju postawy mamy w społeczeństwie naszego kraju właśnie w powiązaniu z ideą zrównoważonej konsumpcji i na końcu kilka konkluzji, spostrzeżeń z poruszanym zagadnieniem. Myślę, że jesteśmy gotowi przejść dalej. Proszę Państwa, niestety musimy przyznać, że nie wszyscy na świecie mają ciągły dostęp fizyczny, jak i ekonomiczny do żywności. W ostatnich latach opublikowanych jest szereg raportów. Jeden z raportów FAO z lat 2013-15 pokazuje dane, że większość ludzi głodujących, około tutaj 780 milionów, 90, te statystyki niestety pokazują obecne, że liczba ta cały czas rośnie, szczególnie tutaj dane dla krajów rozwijających się, że liczba tych osób głodujących to ponad 13% ogółu ludności w tych krajach. Z drugiej strony, wszyscy przyznamy, że żywność jest fundamentalnym prawem człowieka w XXI wieku. W wielu krajach niestety jest ono nierespektowane. Najwięcej ludzi cierpiących na głód jest w trzech regionach świata. To region Azji Południowej, region Afryki Subsaharyjskiej czy Azji Wschodniej, w tym właśnie w Chinach. Na świecie według Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa, tak jak na załączonym slajdzie prezentuję, to zatrważająca liczba osób głodujących. Ponad 1,1 miliarda osób z drugiej strony cierpi na nadwagę i otyłość. Tak? 500 milionów osób ma stwierdzoną otyłość, a co roku z drugiej strony marnuje się około 1,3 miliarda ton żywności. To blisko 1/3 produkowanej żywności. W związku z tym, cóż pozostaje? No, należy zdać sobie sprawę, że brak wystarczającej ilości pożywienia, w tym na przykład niedobory witaminy, niedobory mikroelementów, tak, powodują ogromną
z jednej strony niesprawność, ale również liczbę zgonów, tak? Ponadto choroby przenoszone przez żywność i niedożywienie osłabiają nie tylko ludzkie zdrowie, ale wydajność pracy. Skoro wydajność pracy, no to potencjał krajów właśnie w zakresie rozwoju zrównoważonego. Kontynuując tą myśl, stwierdzić należy, że praktyki rynkowe obserwowane w obrębie różnorodnego rynku żywności, bogatego w skali świata, możemy powiedzieć, tak, występują, że są pewne rozwiązania, które możemy spotkać w rezultatach różnych badań i dociekań prowadzonych nie tylko w Europie. W związku z tym, że tak mamy ogromne marnotrawstwo żywności na świecie, Parlament Europejski przyjął rezolucję, jak uniknąć marnotrawienia żywności, strategia na rzecz poprawy wydajności łańcucha żywnościowego. Przyjęta rezolucja wskazuje na potrzebę podejmowania zdecydowanych kroków w celu, między innymi tutaj zaznaczam w kontekście tutaj dzisiejszego spotkania, marnowania żywności do 2025 roku, jak i popraw dostępu na przykład żywności dla osób najbardziej potrzebujących. Ważna to jest inicjatywa. Inicjatywa ta jest ważna, ponieważ celem jest uświadomienie, jak wiele społeczeństw Europy, byśmy powiedzieli, potrzebuje zwrócić uwagę na to, jaka jest waga i znaczenie zrównoważonego gospodarowania żywnością. Tak? Jeśli wspomniane zjawiska tutaj przed chwileczką przeze mnie rozpatrzymy łącznie, to można by zauważyć, że rynki żywnościowe nie są obecnie gotowe na to, by prowadzić sprawiedliwą dystrybucję produktów żywnościowych na świecie. Skoro sprawiedliwą dystrybucję, to i zrównoważonych dostaw żywności. Tak? Śledząc wyniki badań rynkowych na własnym podwórku w Polsce, możemy zauważyć, że konsumpcja realizowana w gospodarstwach domowych ostatniego w związku z tym ogniwa łańcucha żywnościowego przyczynia się do tego, że marnotrawstwo jest największe. Tak? Wśród przyczyn tego stanu rzeczy no, pewnie sami możemy się zastanowić i wskazać, tak, jakie są to elementy. Nadmierne zakupy, brak poprawnego zagospodarowania czy właściwego zagospodarowania żywności, której nie spożyliśmy, być może złe warunki przechowywania, być może brak przygotowywania potraw o odpowiedniej porcji, tak? W związku z tym zbyt duże porcje zarówno spożywane, jak i później nieumiejętność zagospodarowania żywności niezjedzonej, której konsekwencją jest na przykład wyrzucanie jedzenia czy resztek po prostu jadalnej. Problem ten jest dostrzegany. W 2015 roku w Nowym Jorku odbył się szczyt Agendy Zrównoważonego Rozwoju. Tam przyjęto dokument zatytułowany Przekształcenie naszego świata, Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju z wizją do 2030 roku. I w wyznaczonych celach, w celu 12, mamy mowę o kwestii zrównoważonej produkcji, zrównoważonej konsumpcji i odniesienie między innymi do kwestii marnotrawstwa, którą dzisiaj tutaj Państwu przybliżam również i poruszam. Ograniczenie strat i marnotrawstwa żywności na świecie może wnieść istotny wkład w poprawę bezpieczeństwa żywnościowego, które wiąże się z zaspokajaniem elementarnej potrzeby człowieka, jaką jest żywność, tak? Ale również bezpieczeństwo na przykład ekologiczne. Tak? Mniejsze straty, mniejsze marnotrawstwo żywności to przecież mniejsze zużycie ograniczonych zasobów naturalnych. Różnego rodzaju organizacje, instytucje w Polsce, ale i na świecie coraz głośniej, byśmy powiedzieli, nawołują do redukcji zjawiska strat i marnotrawstwa żywności. Tak? Edukują, informują, by zmotywować do zmiany obecnego modelu żywienia, jeżeli myślimy tutaj o konsumentach żywności. Tak? I przechodząc dalej, przechodząc na, byśmy powiedzieli, na rynki żywnościowe, warto zadać sobie w związku z tym pytanie, co z nami? Jak prezentują się dane na temat rynków żywnościowych w Polsce, tak? Każdy z nas jest konsumentem. Pamiętając choćby ten fakt, śmiało możemy powiedzieć, że rynki żywnościowe są dla nas ważne. Proszę Państwa, spójrzmy, jak kształtuje się dynamika sprzedaży w handlu detalicznym żywnością, napojami czy tytoniem w Polsce w ostatnich 20 latach. Tak?
Zwróćmy uwagę, że dynamika na przykład dla Unii Europejskiej, tak, wskazuje na fazę rozwoju tego sektora żywnościowego i rok 2010 przyniósł zahamowanie tego trendu. 2008-2009 pamiętamy doskonale lata, kiedy przeżywaliśmy przecież kryzys gospodarczy na rynkach finansowych czy bankowych, tak? Ale po 2010 roku uwidocznił się wskutek tego trend negatywny w Polsce. Jakkolwiek około 2014 możemy obserwować odbicie, tak, rozwój tego sektora dla Polski. Cóż, 2020 rok przyniósł nam kolejne niespodzianki. Sytuacja z pandemią związana z COVID-19 z pewnością już przyczyniła się do, byśmy powiedzieli, zdezorientowania rynków żywnościowych. Tak? Rynek doznał pewnego szoku. Obserwujemy z jednej strony konsumenta, nadmierne jego zakupy. Z drugiej strony obserwujemy wyhamowanie i, byśmy powiedzieli, wzrostów, momenty wzrostu, jak i spadku rozwoju tych rynków żywnościowych. Ważną dla nas informacją jest to, że producenci na przykład takiego kraju jak Polska bazują głównie na surowcu krajowym, tak, dostarczanym przez polskich producentów rolnych. W rezultacie pandemia koronawirusa w Europie nie przerwała, jak i w Polsce, nie przerwała, byśmy powiedzieli, łańcuchów dostaw. Dodatkowo produkcja przecież surowców rolnych, jak i artykułów żywnościowych w Polsce jest wyższa od konsumpcji wewnętrznej, tak? Co jest istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Pod tym względem cały sektor na pewno rolno-spożywczy uznajemy za krytyczną część infrastruktury naszego kraju. Przyjrzyjmy się na moment jeszcze danym, które będą obrazowały, czy wróćmy na moment do tych informacji odnośnie głodu i marnotrawstwa. Tak? Trwają intensywne badania nad oceną tego zjawiska, zarówno wielkości, przyczyn, jak i skutków dla różnych ogniw łańcucha żywnościowego. Identyfikowany jest poziom, tak, bariery, sposoby redukcji tego zjawiska. Przyjrzyjmy się danym, które obrazują, jak marnują żywność gospodarstwa domowe. Tak? Slajd prezentuje szacunki dla gospodarstw domowych. W Polsce marnuje się około 10% zakupionej żywności. Tak? Według 2/3 konsumentów naszego społeczeństwa wyrzucanie żywności można uniknąć. Problem marnotrawstwa jest rozwijany, byśmy powiedzieli, przez badaczy w różnych krajach. I tak w Stanach Zjednoczonych to ponad 210 kg jadalnych resztek w przeliczeniu na gospodarstwo domowe. W Wielkiej Brytanii jeszcze więcej, 240 kg na gospodarstwo domowe. Według wielu badaczy, jeśli zwrócimy uwagę na to, co wyrzucamy, to okazuje się, że najczęściej wyrzucanym produktem spożywczym jest pieczywo, zaraz obok wędlin czy owoców i warzyw. Raport Komisji Europejskiej wskazuje, że średnio w państwach Unii Europejskiej udział gospodarstw domowych w całej puli zmarnowanej żywności wynosi 42%. Jednak wyniki projektu Fusion wskazują, że może być nawet więcej. Tak? Ta wartość jest oszacowana na ponad 50%. Szanowni Państwo, złożoność zaprezentowanych zjawisk wymaga ich rozważania. Na pewno, gdybyśmy śledzili doświadczenia czy kierunki badań innych autorów, jest wiele wątków, z którymi te zjawiska mogą się wiązać. Ja rozpatruję je w kontekście zrównoważonej konsumpcji żywności. Tak? Nim przejdę dalej i kontynuować będę zagadnienie w kontekście zrównoważonych postaw czy segmentacji, myślę, że warto w tym miejscu zastanowić się, czy powiedzieć, czym jest w ogóle zrównoważona konsumpcja. Zrównoważona konsumpcja to taka, która pozwala na, powiedzmy, rozsądne wykorzystywanie dóbr i usług, tak? Wymianę, byśmy powiedzieli, pokoleń, pozwala na zachowanie nieodnawialnych zasobów istotnych dla naszych następców. To taka konsumpcja, gdzie podmioty tej konsumpcji biorą odpowiedzialność za dokonywane wybory, ale również za charakter tej konsumpcji. I naukowcy zgodnie twierdzą, że wzorce żywieniowe czy zachowania konsumentów są ważnym elementem rozważania konsumpcji. Dlaczego? Po pierwsze, zrównoważona konsumpcja żywności ma potencjał do radzenia sobie z negatywnymi skutkami, jak i środowiskowymi. Co mam tutaj na myśli? No, chociażby kwestie zapewnienia sprawiedliwości międzypokoleniowej, zapewnienia sprawiedliwości i ochrony konsumenta, edukację ekologiczną, wspomaganie systemów recyklingu, systemowe wspomaganie edukacji ekologicznej, czy byśmy powiedzieli stosowanie, kwestia systemowego wspomagania stosowania materiałów, które mają, byśmy powiedzieli, cechy przyjazne dla środowiska, w tym ulegających biodegradacji.
Po drugie, zrównoważona konsumpcja może wnieść istotny wkład, tak, w kreowanie nowoczesnych systemów żywnościowych, które stoją przecież przed wieloma wyzwaniami. Na przykład dowiedziono, że produkcja żywności w znaczącym stopniu przyczynia się do powstawania śladu ekologicznego, tak, który powodowany jest przez człowieka. To kolejny, byśmy powiedzieli, wyraz, jaką presję wywierają producenci rolni, przedsiębiorstwa, zarówno działu przetwórstwa, jak i handel na środowisko. W związku z tym musimy działać w sposób bardziej zrównoważony i odpowiedzialny. No i trzecia kwestia. Szanowni Państwo, zrównoważona konsumpcja może wpłynąć na wprowadzenie, byśmy powiedzieli, wyższego poziomu bezpieczeństwa żywnościowego i żywieniowego, tak? Doprowadzić do przyspieszenia ekspansji rynków lokalnych, jak i rolnictwa ekologicznego. Konsumenci chętnie próbują innowacyjnych produktów, szukają rozwiązań w zakresie, byśmy mieli sposobu do zagospodarowywania resztek jadalnych, tak? Szukają nowych sposobów na możliwość dokonywania zakupów. Na pewno COVID-19 przyczyni się do zmiany charakteru dostaw, tak? Żywności od producentów. Obserwujemy już zmiany w tym zakresie na świecie. Jeżeli chodzi o Polskę, producenci żywności, tak jak wspominałam, korzystają z lokalnego tutaj, czy z krajowego surowca. W związku z tym my jako konsumenci możemy czuć się nieco bezpieczniejsi w tej kwestii. Przechodząc dalej. Dostrzega się, moi Państwo, pewne różnice w zakresie, byśmy powiedzieli, głębokości polityki podejmowanej czy prowadzonej w krajach w zakresie czy w powiązaniu z ideą zrównoważonej konsumpcji. Niektóre kraje obierają minimalne podejście, inne są bardziej ambitne. Również w naszym kraju orientacja ambitna w polityce żywnościowej i żywieniowej ma miejsce. Tak? Chcemy móc osiągnąć, tak, cele postawione przez Komisję Europejską i cele szczegółowo uzgodnione przez rządy krajów regionu Europy, w tym właśnie związane z realizacją czy przejściem na model bardziej zrównoważonej konsumpcji. Postęp technologiczny, zmiany ku bardziej zrównoważonemu rozwoju wymagają, by analizować i kategoryzować konsumentów w zakresie sposobu, jak i stopnia przyczyniania się do równoważenia konsumpcji żywności. Jeżeli myślimy o zrównoważonej konsumpcji, to nie tylko w mojej opinii, ale również wielu badaczy, myślimy, czy musimy myśleć, tak, o zrównoważonych wyborach, musimy myśleć o zrównoważonych wzorcach konsumpcji i musimy skupiać się na redukcji konsumpcji, tak? Czasem można mieć wrażenie, że konsumpcja to spożycie. Jednak nie, to nie to samo, tak? Konsumpcja z ekonomicznego punktu widzenia pełni istotną rolę w procesie gospodarowania. To jakby, powiedzmy, kolor rozwoju danego społeczeństwa, tak? I konsumpcja nie może być jedynie rozważana jako taki bezpośredni akt zaspokojenia indywidualnej potrzeby, ale właśnie z uwzględnieniem skomplikowanego, byśmy mieli, procesu zachowań konsumentów, tak? Obserwowanych w procesie produkcji, wymiany i konsumpcji dóbr, jak i usług. I zasadniczą kwestią jest obecnie określenie, jakiego rodzaju zachowania obserwujemy współcześnie wśród aktorów rynkowych. No i skupiam się, tak jak wspomniałam wcześniej, na perspektywie konsumenta. Zbierając do tej pory zaprezentowany materiał, informacje razem, podsumuję je nieco i wyjaśnię, dlaczego należy rozważać w kontekście zrównoważonych zachowań konsumenckich i używać jako podstawy segmentacji konsumentów zagadnienia, jakim jest zrównoważona konsumpcja. Tak? Przykładowo konsumpcja z jednej strony przyczynia się, czy daje obraz, to będzie właściwsze określenie, rozwoju gospodarek, tak, ale i społeczeństw. Z drugiej strony obserwujemy przecież cały wachlarz różnego rodzaju kierunków zmian w konsumpcji, chociażby nadmierną konsumpcję, potrzebę ograniczania zasobów, tak, nierównomierną dystrybucję. Są regiony, które mają produkcję na wyższym poziomie niż ich zapotrzebowanie lokalne. Zatem, jeżeli myślimy o rynku, to dla takich regionów szansą na ich rozwój jest oparcie tego rozwoju o eksport. W przypadku dóbr żywnościowych na pewno należy podkreślić nieetyczność problemu strat i marnotrawstwa żywności, który wspomniałam na początku, tak? Wobec jednoczesnego, byśmy powiedzieli, zjawiska głodu, jak i niedożywienia wielu społeczeństw. Oznacza to, że mechanizm rynkowy
w tym miejscu zawodzi. Gdyby znaleźć i zebrać ze sobą zestawienia, dane odnośnie liczby niedożywionych, głodujących osób na świecie, a jednocześnie z drugiej strony dane pokazujące, jak zwiększa się skala strat i marnotrawstwa żywności, to jest niepodważalny dowód na istnienie tego problemu. I trzeci, byśmy powiedzieli tutaj z elementów, które podsumuję, dlaczego segmentacja? Ona jest bardzo użyteczna, użyteczna dla budowania strategii marketingowych. Jeżeli posłużymy się segmentacją do wyznaczenia zachowań, jakie dominują, jakie są wzorce, byśmy powiedzieli tutaj konsumpcji obecnie zachowane, wówczas jesteśmy bardziej przygotowani do tego, by lepiej zrozumieć zidentyfikowane zachowania i zwyczaje konsumentów. Jesteśmy wówczas przygotowani lepiej, by zaproponować właściwe rekomendacje dla poszczególnych segmentów z uwzględnieniem ich charakterystyk, charakterystyk ich grup. Mam tu na myśli zarówno poziom świadomości w danej grupie, byśmy powiedzieli przedstawicieli tej grupy, poziom motywacji, jak i zaangażowanie, tak? A nawet brak tego zaangażowania. Zatem to bardzo ważne zagadnienie. Musimy być świadomi, że segmentacja może kreować wyższe kompetencje wobec rynku, w związku też wobec samej konsumpcji na rynku. I w dalszej kolejności chciałabym króciutko przekazać Państwu informacje na temat osiągnięć nauki w tym zakresie. Moi Państwo, wyniki badań pokazują, że w zakresie postaw i zachowań konsumentów wykorzystywana jest segmentacja, tak? Jednak jeżeli patrzymy na to zagadnienie poprzez pryzmat zjawiska, jakim jest zrównoważona konsumpcja żywności, okazuje się, że badania są dość marginalne, zarówno w Europie, jak i w Polsce, tak? Pomimo, że występują interesujące badania dotyczące postaw i zachowań konsumentów w powiązaniu z ideą zrównoważonej konsumpcji, to w dużej mierze pomijane jest ich szerokie rozpatrywanie. Tak? W dużej mierze autorzy w chwili obecnej skupiają się na przejawach, na rozpoznawaniu pojedynczych aspektów, które należy włączać i na pewno rozważać w zakresie zrównoważonej konsumpcji, ale potrzeba szerszych badań. Szerszych badań w jakim zakresie? Tutaj troszeczkę Państwu przybliżę może na przykładzie badań przeprowadzonych w moim ośrodku. Tak? Tutaj przybliżę może Państwu segmentację polskich konsumentów opartą na zrównoważonych postawach. Realizacja badań, właściwie wyniki badań wskazują, że segmentacja konsumentów o zrównoważone podejście do konsumpcji żywności jest możliwa. Wierzę, że przyjmując tutaj klasyczne rozumienie postawy, tak, które zakłada jej trójwymiarowość. Tutaj akurat wychodząc z takiego założenia, w kwestionariuszu ankiety, który był narzędziem badawczym, przyjęto zarówno konieczność analizowania postawy w wymiarze poznawczym, behawioralnym, jak i afektywnym. I teraz kwestionariusz został podzielony tak, aby trzy części właśnie były tej postawy odzwierciedlone i zawierał pytania odnoszące się do każdego z tych komponentów. Co uzyskaliśmy? Tak jak na prezentowanym slajdzie Państwo widzicie, jesteśmy zróżnicowaną grupą konsumentów. Tak? Występują zarówno ci, którzy są niezadowoleni, ale i obiecujący dla rozwoju, byśmy powiedzieli, idei czy zrównoważonej konsumpcji. Są również tacy, którzy są świadomi albo że są wykonawcami. Co niosą te nazwy? Może w kilku słowach przybliżę charakterystykę któregoś segmentu. Na przykład pierwszy segment określony jako wykonawcy. Otóż osoby zorientowane w tym segmencie to osoby skupione na działaniu, tak? Które w swoich zachowaniach przejawiają, byśmy powiedzieli, większą niż inni, niż pozostałe segmenty, tak? konsumentów, liczbę zachowań zrównoważonych, jednak ich wiedza na temat zrównoważenia jest niewielka, a opinie na temat samej koncepcji zrównoważonej konsumpcji są pozytywne, tak? Ale byśmy powiedzieli umiarkowanie pozytywne. Oznacza to, że przyczyny ich zorientowania na realizację zrównoważonych zachowań mogą leżeć zupełnie w innych obszarach. Na przykład wynikać z wychowania, z sytuacji materialnej, ze stylu życia, ze środowiska, w otoczenia, w jakim przychodzi im funkcjonować na co dzień. Przyjrzyjmy się drugiemu segmentowi, segment świadomych.
Oczywiście tutaj nasilenie postaw zrównoważonych nieco słabsze, ale z racji, że określony jako świadomi, moim zamiarem było tutaj wskazanie, że świadomi koncepcji zrównoważenia i pozytywnego nastawienia do tej koncepcji jest, byśmy powiedzieli, bardziej widoczne w tej grupie niż w przypadku pozostałych. Ale pomimo takiej świadomości nie widzimy jej odzwierciedlenia w liczbie zachowań, tak? W tym wymiarze o charakterze behawioralnym, tak? Ci konsumenci nie wdrożyli dużej liczby zachowań. W związku z tym wyższy stopień wiedzy może oznaczać, że ten segment konsumentów jest bardzo obiecujący, tak? Dla, byśmy powiedzieli, rozwijania w pełni postaw zrównoważonych. Ale opisu segmentu konsumentów dokonujemy nie tylko poprzez pryzmat, na przykład zmienny, które uwzględniliśmy w ramach postawy. Tutaj też ważnymi kwestiami są, byśmy powiedzieli, charakterystyki z obszaru profilu społeczno, na przykład demograficznego, tak? I możemy mieć wgląd, czy w danym segmencie jest większa liczba odzwierciedlonych, byśmy powiedzieli, osób według płci, na przykład kobiet bądź mężczyzn. Akurat ten segment świadomych to bardziej reprezentowany jest przez kobiety, tak? Jest większy udział osób młodszych i jest najwyższy wśród zidentyfikowanych tych czterech segmentów udział osób z wyższym wykształceniem, tak? Wyższy poziom dochodów i satysfakcja ze statutu materialnego to również były kwestie, które miały odbicie dla tego segmentu. Moi Państwo, w oparciu o prezentowany dziś wycinek badań, bo byśmy powiedzieli, do bliższego zapoznawania się z charakterystykami takich segmentów i całego procesu segmentacji zapraszam na stronę internetową naszego wydziału, gdzie publikujemy wyniki badań bądź byśmy powiedzieli wyszukiwaniu profilu naukowców i tam na pewno Państwo znajdziecie doniesienia w moich publikacjach, które zaprezentują to zagadnienie bliżej. Ale ja chciałabym dzisiejsze spotkanie zaakcentować jeszcze jedną kwestią. Mianowicie ten prezentowany przed chwileczką wycinek badań i wiedza o rynku daje też możliwość formułowania barier dla równoważenia konsumpcji. Daje możliwość rozważania czy identyfikowania barier zrównoważenia modelu konsumpcji i to z perspektywy na przykład konsumenta. I przyglądając się temu, co leży po stronie konsumenta, co stanowi taką barierę, obserwujemy widocznie obecnie zarówno w przebiegu, jak i możliwości bilansowania konsumpcji takie bariery, tak, w gospodarstwach domowych, ale w skrajnych przypadkach również w zakresie zapobiegania. Tak. I bariery te mogą być o charakterze ekonomicznym, bariera czasu, czy z kwestii organizacyjnych wynikać, z kwestii socjalnych, czy niedoskonałości rynku. Tak. Bariera ekonomiczna związana ze źródłem finansowania gospodarstwa domowego, jego poziomem, a także zmiennością, byśmy powiedzieli, warunków społeczno-ekonomicznych. Tak? Bariera czasu związana z koniecznością ponoszenia wyższych nakładów czasu, tak? Na kształtowanie konsumpcji zrównoważonej, tak? Na przykład kosztem czasu wolnego, tak? Wtedy, kiedy musimy poszukać informacji, przygotować się, by zastanowić się być może, co przygotować z resztek żywności, która nam pozostała po niespożytym posiłku, bądź po zbytnio, byśmy powiedzieli, zapakowanej lodówce, tak? Powiem tutaj w sposób dość potoczny. Jeżeli chodzi o kwestie organizacyjne, na przykład konieczność zaangażowania się we wdrażanie jakichś nowych zasad, tak? W tym związanych na przykład ze spełnieniem norm o charakterze środowiskowym, tak? Ale też tutaj może być to charakter wymiaru etycznego czy ekologicznego, dbałości właśnie o środowisko naturalne. Jeżeli chodzi o kwestie społeczne, związaniem z te kwestie, te bariery są powiązane z pojawieniem się niezadowolenia na przykład zrealizowania określonego modelu konsumpcji wśród innych członków gospodarstwa domowego, a byśmy powiedzieli także dodatkowych czynności, tak, które mogą się pojawić, które członkowie gospodarstwa domowego będą musieli pełnić na rzecz właśnie własnego gospodarstwa domowego oraz konieczności realizowania zrównoważonej konsumpcji.
moi Państwo, perspektywa, byśmy powiedzieli, konsumenta i rozważanie, jakiego rodzaju bariery rozwoju są dla kształtowania zrównoważonej konsumpcji. Wyniki z tego obszaru mówią wprost. Należy poszukiwać rozwiązań, tak, które pozwolą łagodzić bariery i opracowywać praktyki, działania, które pozwolą nam zaoszczędzić zasoby, którymi zarządzamy. I możemy to robić na pewno poprzez pryzmat indywidualnych, byśmy powiedzieli, zachowań w obrębie własnych gospodarstw domowych. Tak? Te bariery proponują ramy, na których powinniśmy się skupić. Tak? Uwzględniają one postawy konsumentów, wyjaśniają, w jaki sposób są one związane ze zrównoważoną konsumpcją. I kończąc, kilka kwestii może, nad którymi powinniśmy się zastanawiać, poznając na przykład profile konsumentów, tak, w oparciu o ich dotychczasowe postawy i zachowania. Moi Państwo, jak wpływać na konsumentów, by działali w sposób zrównoważony? Zastanówcie się, co albo kto, w jaki sposób miałby na Was wpłynąć, żebyście podjęli zrównoważoną konsumpcję. Być może niektóre rzeczy są niezależne, tak? Możecie Państwo sami rozpocząć taką zrównoważoną konsumpcję. Wystarczy świadomość, odpowiedzialność, determinacja, chęć zaangażowania się, tak? Motywacja. To na pewno zadanie wymagające, tak? Wymagające, postawione nie tylko nam jako konsumentom, uczestnikom ostatniego ogniwa łańcucha żywnościowego, ale także przedsiębiorstwom, tak? I tym produkcyjnym, i handlowym sektora rolno-spożywczego, organizacjom, instytucjom, które wspierają, byśmy powiedzieli, poszczególne branże, które wspierają rynki żywnościowe, tak? To także zadanie dla rządów państw i wspólnot, tak? Mamy już dowody, byśmy powiedzieli, tutaj zmian, czy dowody na to, że różnego rodzaju działania na tym polu są podejmowane. Na przykład kampanie, blogi prowadzone, byśmy powiedzieli, przez specjalistów, również informacje, które płyną od producentów, którzy na swoich etykietach sygnalizują pewnego rodzaju cechy, które wynikają z faktu równoważenia produkcji. Tak? Uwypuklają nam w związku z tym ci aktorzy rynkowi kwestie równoważenia na produktach. Jednak jak to jest w branżach i na rynkach, jest to niespójne, tak? Z perspektywy konsumenta docierają do niego niespójne informacje. Ten konsument może być zdezorientowany. W związku z tym potrzeba jest dalsza weryfikacja na pewno rynków żywnościowych. I to w różnych, byśmy powiedzieli, jego obszarach, tak? Potrzeba dać jasne wytyczne w zakresie, byśmy powiedzieli, tutaj zwiększania woli, jak i uznania, co może stanowić, co możemy uznać za zrównoważone. I to z punktu widzenia produkcji, jak i konsumpcji. Po to, aby pozwolić osiągnąć zdrowie, nie tylko jako jednostka, ale jako społeczeństwo, tak byśmy powiedzieli, i zdrowie mam tu na myśli publiczne, i móc realizować cele zrównoważonego rozwoju. Ponieważ handel, na przykład odżywianie czy bezpieczeństwo żywności są ze sobą ściśle związane, niezbędna jest ścisła współpraca, tak? Między różnymi, jeżeli patrzymy z perspektywy na przykład rynku, również tak, sektorami, tak? I wzmacnianie interakcji zarówno pomiędzy wytycznymi, które do nas płyną, byśmy powiedzieli, z Komisji Europejskiej, ale również i innymi podmiotami. Jednym z tych podmiotów jesteśmy my, konsumenci. Zachęcam Państwa, żebyście zastanawiali się nad zrównoważoną konsumpcją, tak? Żebyście zechcieli, byśmy chcieli zwrócić uwagę na te kwestie. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za poświęcony czas, za chęć wysłuchania tego, co miałam Państwu do przekazania. Zapraszam do równoważenia konsumpcji.